Przed Państwem serwis informacyjny Telewizji Aleksandrów, Agata Kowalska. Dzień dobry. Mimo że tydzień krótszy, to i tak mamy dla Państwa całą masę aleksandrowskich wieści. Zaczynamy. Ruszył aleksandrowski budżet obywatelski. Zachęcamy do oddawania głosów. Obywatele, mieszkańcy miasta decydują, na co zostaną wydane de facto ich pieniądze, czyli pieniądze, które gmina ma z podatków, z przychodów od mieszkańców. Dziś w programie żegnamy zimę, a witamy już wiosnę. Niektóre drogi już są zrobione na tatę, a niektóre dopiero robimy. Wszystkiego ręcznie nie zrobimy. A także będziemy na wykładzie profesora Bralczyka. Zadanie to było poważne. To była poważna sprawa. A pogawędka? Pogawędki wtedy nie było w ogóle jeszcze. A na początek z Aleksandrowa przenieśmy się do Krakowa. Po raz 12 Aleksandrów Łódzki otrzymał tytuł lidera edukacji, a certyfikat potwierdził, że oświata w naszej gminie stoi na wysokim poziomie. Tytuł lidera przyznawany jest bowiem tylko tym samorządom, które wykazały się ponadprzeciętnymi działaniami w zakresie polityki oświatowej i innowacyjnym zarządzaniem edukacją. Tegoroczna gala finałowa konkursu odbyła się 13 kwietnia w Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego właśnie w Krakowie. Samorządowy lider edukacji to ogólnopolski konkurs dla gmin, powiatów i samorządów województw, który odbywa się cyklicznie od 2011 roku. Konkurs ma charakter certyfikacji, której dokonują przedstawiciele świata nauki, a jego misją jest promowanie gmin i powiatów mających dokonania w dziedzinie oświaty i jakość tych dokonań. Ze stolicy Małopolski wróciliśmy więc nie tylko z tytułem lidera, ale i z wyróżnieniem Primus za najwyższą liczbę punktów rankingowych spośród wszystkich ocenianych jednostek samorządu terytorialnego, certyfikatem edukacyjnej doskonałości dla szkoły podstawowej nr 4 i z najważniejszą tytułem samorządowego lidera przyszłości dla burmistrza gminy za prowadzenie wizjonerskiej polityki oświatowej na miarę XXI wieku. W uzasadnieniu powołano się na to, że samorząd Aleksandrowa Łódzkiego prezentuje wizjonerską, innowacyjną tak naprawdę wizję edukacji na miarę XXI wieku i jest ogólnopolską wizytówką lokalnej, samorządnej oświaty. To rzeczywiście wielkie słowa, słowa, które są zapisane w dokumentach, to rzeczywiście coś naprawdę pięknego, co powoduje, że ta praca, którą wykonaliśmy przez te dwie dekady, kiedy mówiliśmy, że edukacja jest absolutnym priorytetem, mówiliśmy, że rozwój naszej aleksandrowskiej oświaty jest czymś, co jest wielką wartością dodaną naszego społeczeństwa obywatelskiego. Tak się stało. Dzisiaj, że jesteśmy na ustach całej Polski, jeśli chodzi o rozwój edukacji, tym bardziej w tych tak trudnych czasach, o których tutaj samorządowcy mówią, bo pamiętajmy, że również aleksandrowska edukacja podlega odium tego, co dzisiaj rząd robi z samorządem, ograniczenie dochodów, uderzenie również subwencję oświatową, ograniczenie wysokości jej. To wszystko powoduje, że działamy w ekstremalnych warunkach, ale jednocześnie widzimy, że te warunki nie przeszkadzają nam w tym, żeby uzyskiwać najlepsze wyniki i zostać docenionym przez ogólnopolską kapitułę Fundacji Szkolnictwa Wyższego i Edukacji, która decyduje o tym, że Aleksandrów Łódzki dzisiaj jest najbardziej proedukacyjną gminą w Polsce. Fantastyczne działania związane z edukacją, kształceniem, innowacyjność, infrastrukturę, inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, sportową, wspieranie młodych ludzi, stypendia dla najlepszych licealistów, dla najlepszych uczniów. Działalność, no niestety od lutego ubiegłego roku również musimy zwracać uwagę na świetną, choć smutną oczywiście działalność związaną z uchodźcami, z młodzieżą, i dziećmi z Ukrainy, ich rodzicami. Jesteśmy co roku jako komisja certyfikująca pod wrażeniem. Po raz kolejny wręczyliśmy dzisiaj wyróżnienia najlepszym z najlepszych. Wyróżnienia, które są powodem do dumy, ale które też powinny być takim czynnikiem napędzającym do dalszej efektywnej pracy, bo chodzi nam też o to, żeby nie spocząć na laurach, ale żeby z recenzji, którą sporządzają eksperci, wyczytać pewne rekomendacje, uwagi, wnioski, które pozwolą doskonalić to, co
czasem jest rzeczywiście doskonały i się nie da doskonalić, ale czasem wymaga choćby jakichś drobnych korekt, by było jeszcze lepiej. W Aleksandrowie lepiej już być nie może. Odnowione szkoły, świetna kadra, zaplecze sportowe i naukowe, a przede wszystkim efekty. Wyniki egzaminów ósmoklasistów mówią same za siebie. Średnia egzaminów plasuje nas w czołówce regionu. I cały czas nie zwalniamy. Kapituła konkursowa już po raz drugi przyznała aleksandrowskiej szkole tytuł edukacyjnej doskonałości. Tym razem szkole podstawowej numer 4. Kiedy zastanawiałam się, dlaczego akurat naszą szkołę wybrano tutaj do tego zaszczytnego wyróżnienia, myślę, że chodziło o progres, jeśli chodzi o wyniki nauczania, o egzamin ósmoklasisty, o liczbę laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, ale myślę, że również takie szerokie spektrum podejmowanych przez nas działań, bo zarówno jeśli chodzi o wolontariat, mamy bardzo różnorodne działania, ale także o ekologię, o zdrowie, o promocję zdrowia. No i każda dziedzina tutaj znalazła odzwierciedlenie w różnego rodzaju działaniach. Dziś edukacja na najwyższym poziomie wymaga permanentnych inwestycji i ogromnych nakładów finansowych. Wciąż poszukujemy i wprowadzamy nowe technologie w nauczaniu, tworzymy kolejne pracownie multimedialne, językowe, rozbudowujemy szkoły, przedszkola i tworzymy nowe miejsca w żłobkach. Duży nacisk kładziemy też na rozwój talentów i zainteresowań uczniów i za nietuzinkowe osiągnięcia przyznajemy nagrody i stypendia. Ranking potwierdził, że aleksandrowska edukacja jest przykładem wzorowego zarządzania, a nasze dzieci kształcimy na najwyższym poziomie w kraju. I powracamy do Aleksandrowa. Działają już prawie rok. Dokładnie 17 maja ubiegłego roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. Jak sama nazwa wskazuje, reprezentuje młodzież z miasta i gminy. Jest wybierana w demokratycznych wyborach. Jej celem jest upowszechnianie wśród młodych ludzi idei samorządności oraz troski i odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę. W minioną środę odbyło się 6. posiedzenie Rady. Otwieram 6. posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum i przechodzimy do wyboru komisji uchwały wniosków. Pomimo, że są w różnym wieku i reprezentują różne szkoły, tu tworzą jedność. Młodzieżowa Rada Miasta składa się z 20 członków w wieku od 16 do 19 lat. Działają prawie rok, więc już się poznali, wspólnie uczestniczyli w wielu wyjazdach. Teraz prężnie przystępują do pracy. No, prowadzimy współpracę z młodzieżowymi radami miejskimi z województwa. W maju chcemy zrobić kongres wszystkich tutaj z okolicy. Bardzo fajnie jest. Spotykacie się, rozmawiacie, jakieś burza mózgów? Tak, dosyć często są ostatnimi czasy te spotkania Rady Miejskiej. Niedawno mieliśmy spotkanie online nawet. Trwało gdzieś około 3 godzin. I no było fajnie. Nie wydaje mi się, że za dużo jeszcze zrobiliśmy w tym mieście. Myślę, że w końcu trzeba będzie coś zrobić. Przyszłam tak, żeby spróbować, bo tak naprawdę to nigdy nie miałam nic związanego właśnie z polityką ani z takimi rzeczami, ale jestem bardzo zadowolona. Przede wszystkim mamy taką przyjazną atmosferę na naszych spotkaniach i bardzo się cieszę. Ostatnio też na budżet, aleksandrowski budżet obywatelski, zgłosiliśmy słupki eko, które będą mierzyć powietrze przy szkołach. Jednym słowem, pierwsze koty za płoty, a z tą aktywnością też nie jest najgorzej. Młodzieżowa Rada uczestniczyła w zbiórce środków na leczenie Igora, pomagała w kawiarenkach podczas finału WOŚP, reprezentowała Aleksandrów podczas Kongresu Młodzieżowych Rad w Sopocie, zgłosiła projekt w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, a w politykę młodzi ludzie wdrażali się nawet i w Senacie. No oni rzeczywiście uczą się od podstaw, tak? My też trochę uczymy się od podstaw, jak tymi młodymi ludźmi zarządzić, żeby im się chciało. Ja myślę, że teraz jak dostaną już jakieś narzędzia takie, że będą mogli rządzić, no nie wiem, może finansowo jakoś ich wesprzemy czy coś, to będzie to na pewno takie bardziej dla nich wymierne. Oni już widzą, że mają głos, już na przykład byli, przedstawiciel Młodzieżowej Rady był przy budżecie obywatelskim, w Kolegium Budżetu Obywatelskiego. Oni widzą, że już mogą zgłaszać się do nas z różnymi inicjatywami i my jesteśmy na to otwarci. Punkt 6, 7 i 8. Bo najważniejsze by się chciało. Bez wątpienia ta młodzież ma energię do pracy. Ma też jednak problem, jak zarazić kolegów i koleżanki, by im również się chciało wspólnie zmieniać Aleksandrów. To gdzie ta młodzież w Aleksandrowie? No bo ta młodzież się właśnie nie interesuje takimi rzeczami. Wolą na przykład z koleżanką pójść, przejść do parku lub
pooglądać jakieś social media i siedzieć w domu, tak jak to było za czasów pandemii. Ja myślę, że oni bardziej się wstydzą mówić, co chcą zrobić, niż to, że nie chcą. Bo widzę to po moich właśnie kolegach i koleżankach ze szkoły, że oni mają pomysły, ale boją się o nich powiedzieć. To może lepiej wam powiedzą niż dorosłym. Tak, tak. Ja mówię im, mówcie, jak macie jakieś pomysły, ja tutaj powiem na radzie i w ogóle, więc... Będziemy działać. Podczas ostatniego posiedzenia rady młodzi radni wybrali nowego przewodniczącego. Funkcję opuścił Leszek Laszek, a nowym przewodniczącym został Jan Kowalczyk. Pierwszy rok, no i wszystko trzeba praktycznie od zera budować. Tak. Teraz rok minął, za rok matura, no to będę się przygotowywać, no to już nie będę miał tyle czasu. To trzeba młodszym oddać. Tak. Okay. Stąd ta decyzja. Tak, tak. Mamy też przede wszystkim chyba największym osiągnięciem z ostatnich tych miesięcy, to jest nawiązywanie współpracy z różnymi innymi radami miejskimi gmin, powiatów, a nawet młodzieżowy sejmik wojewódzki. No da się tą młodzież zaktywizować trochę? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tutaj nie ukrywam, że Aleksandrów wraz z Łodzią wpadł na taki pomysł, aby to właśnie połączyć te wszystkie. Mamy razem grupę nawet na Messengerze. Młodzież nabiera wiatru w żagle. I dobrze, niech zmieniają miasto i gminę. Pierwsze kroki w nauce samorządności mają już za sobą. Teraz czas na pomysły i działania. Wszystkie pomysły my chętnie przeczytamy, spojrzymy na nie, uwzględnimy je w naszych obradach, ale również w naszych spotkaniach. Więc jeżeli ktokolwiek z młodzieży będzie miał jakikolwiek pomysł, a może niekoniecznie z młodzieży, ale dotyczące młodzieży czy dzieci, to zapraszamy do nas. Dzwonić, pisać najlepiej można drogą elektroniczną. A kto jak to, ale młodzi ludzie wiedzą, jak znaleźć chociażby na Facebooku Młodzieżową Radę Miejską. Za młodych ludzi oczywiście trzymamy kciuki, będziemy bacznie się przyglądać ich poczynaniom. Ruszyło głosowanie na projekty w tegorocznym budżecie obywatelskim. Do wyboru mamy 49 pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców, na które możemy oddawać swoje głosy od 12 do 24 kwietnia. Zobaczcie, jak i gdzie to zrobić. Jeśli chcą Państwo mieć realny wpływ nie tylko na swoją najbliższą okolicę, ale ogólnie na rozwój całej gminy, nie przegapcie głosowania. Wybór projektów zgłoszonych do aleksandrowskiego budżetu obywatelskiego jest duży i różnorodny, a do rozdysponowania 1 200 000 zł. W środę o godzinie 12 w samo południe wystartowało głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Można wybrać dowolną liczbę projektów, których wartość nie przekroczy 1 200 000 zł. Aby głosowanie było ważne, trzeba zaznaczyć przynajmniej jeden projekt. Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec gminy Aleksandrów Łódzki. Głosy oddajemy elektronicznie na stronie aleludzki.pl. Elektroniczny formularz można wypełnić także w punkcie konsultacyjnym, w godzinach pracy urzędu lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Wydziałem Promocji. Warto głosować na wybrane przez siebie projekty. Dzięki Państwa głosom w minionych latach odmieniła się choćby okolica Szkoły Podstawowej nr 4. W czwórce, odkąd ja jestem dyrektorem, złożyliśmy dwa projekty z aleksandrowskiego budżetu obywatelskiego. Pierwszy to był taki przyrodniczo-ekologiczny projekt Manufaktura Ogrodowego Trzmiela Czwórki. Drugi projekt, tutaj za mną znajduje się naukowy plac zabaw, eksperymenty pod chmurką, tak to się dokładnie nazywa. Są urządzenia, które poprzez zabawę uczą różnych na przykład zasad fizyki. Uczniowie na zajęciach wychodzą, starsi uczniowie przekazują swoją wiedzę młodszym uczniom. Aleksandrowski budżet obywatelski to idea, którą zainteresować powinni się wszyscy, którzy chcą mieć realny wpływ na rozdysponowanie publicznych środków. ABO, czyli aleksandrowski budżet obywatelski, jak sama nazwa wskazuje, jest budżetem obywatelskim, czyli jest dosyć ważną, istotną kwestią w życiu społeczeństwa, bo to obywatele, mieszkańcy miasta decydują, na co zostaną wydane de facto ich pieniądze, czyli pieniądze, które gmina ma z podatków, z przychodów od mieszkańców. I mieszkańcy od lat doskonale wiedzą, jak to działa.
byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem wtedy, kiedy tutaj prosiliśmy społeczeństwo, żeby popierało nasze budżety, bo byli bardzo tutaj wtajemniczeni we wszelkie arkana, że tak powiem, tego budżetu. To jest naprawdę świetna inicjatywa i uważam, że bardzo warto jest swoje projekty przedstawiać i zachęcać do głosowania. Myślę, że to jest z olbrzymim pożytkiem dla całego społeczeństwa, dla dzieciaków, ale też dla dorosłych i każdy znajdzie dla siebie coś. Jest to ważne i jak najbardziej zachęcam do głosowania. Dzięki ABBO powstało już wiele naprawdę przydatnych mieszkańcom projektów, fantastycznych inicjatyw, różnych takich tych miękkich projektów, czyli konkursów, wydarzeń. Także jak najbardziej zachęcam do głosowania w ABO. ABO to doskonały sposób, by zwrócić uwagę urzędników na potrzeby. Również te mniejsze, bardzo lokalne, ale bardzo ważne dla wielu aleksandrowian. Z tej strony urzędu na pewno takich wniosków drobnych wpływa jak nie dziesiątki, to setki i te wszystkie wnioski gdzieś w tym gąszczu wniosków giną, tak? Natomiast ABO to jest taka możliwość jakby wyeksponowania dla danej społeczności tych najbardziej potrzebnych. Regulamin Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 znajdziecie na stronie aleludzki.pl. Głosowanie trwa do godziny 12, 24 kwietnia. Weźcie sprawy w swoje ręce. Jak prawidłowo zagłosować w Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim 2024? Wejdź na stronę www.aleludzki.pl i kliknij napis Głosuj online. Zapoznaj się z najważniejszymi zasadami głosowania. Przeczytałeś je uważnie? Czas zaczynać. Kliknij przycisk Rozpocznij głosowanie. Możesz wskazać dowolną liczbę projektów. Ważne tylko, by ich łączna wartość nie przekroczyła 1 200 000 zł. Aby głosowanie było ważne, trzeba wskazać przynajmniej jeden projekt. Nim oddasz swój głos, zapoznaj się z projektami i wybierz te, które Twoim zdaniem powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku. Kliknij, aby wybrać konkretne propozycje. Przy każdym zadaniu znajduje się jego wycena. Po wybraniu projektu zobaczysz pomniejszoną o jego wartość kwotę, jaka pozostała Ci do rozdysponowania. Automatycznie chowają się też projekty, które nie mieszczą się w Twoim budżecie. Widzisz więc tylko te, które można zrealizować za pozostałą kwotę. Jeśli wybrałeś już projekty, które Twoim zdaniem powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku, kliknij przycisk Dalej. Kolejnym krokiem jest podanie danych i zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Musisz zaznaczyć też właściwe zgody. W przypadku osób niepełnoletnich wyświetlone zostaną dodatkowe rubryki do wypełnienia przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli uzupełniłeś już wszystkie dane, wybierz Dalej. By zatwierdzić głos, podaj swój numer telefonu. Wyślemy Ci kod, który musisz wpisać we właściwym polu. Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu. To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie będą naliczane. Jedyne, co musisz zrobić, to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS. Pamiętaj, możesz otrzymać tylko 3 kody na jeden numer telefonu komórkowego. Po wpisaniu kodu kliknij napis Zagłosuj. Jeśli zagłosowałeś poprawnie, pojawi się plansza z taką informacją. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących głosowania, skontaktuj się z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Zamiast 13 łamliwych topoli, 25 miododajnych lip, które dadzą cień biegaczom oraz użytkownikom siłowni napowietrznej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zgodnie z obietnicą drzewka wkopano wiosną, ale prace się jeszcze nie zakończyły. Na mieszkańców czekać będzie za moment niespodzianka. Jaka? My już możemy ją zdradzić. W tym miejscu jeszcze niedawno rosły rozłożyste topole zagrażające bezpieczeństwu spacerowiczów i sportowców.
Teraz ścieżkę zdobi szpaler nowych nasadzeń, które zobowiązał się zrobić Mosir, wycinając łamliwe drzewa. Zakupiliśmy 25, nie 20, tutaj chciałbym podkreślić, nie dwumetrowych, tak jak było w zaleceniu, bo tam było co najmniej dwóchmetrowych, a jak widać tu na załączonym obrazku, to niektóre sięgają do 4 metrów. No, utworzyły piękny podwójny szpaler. Tutaj widać, musieliśmy przesadzić jeszcze te piękne świerki serbskie, oromoniki, które gdzieś tam kolidowały na tej naszej najnowszej inwestycji. Mam nadzieję, że się przyjmą. Zmienia się też zaniedbany teren wokół ścieżki. W tej chwili trwa równanie i sadzenie trawy, a potem... Zbudujemy dwie małe altany, gdzie ludzie będą mogli sobie, do tego będą grille, gdzie będzie można sobie w czasie wolnym przyjść i z tego korzystać. Do budowy altanek posłużyć ma drewno ze ściętych topoli, o ile oczywiście będzie się nadawało. Będzie bezpiecznie, co z topolami jeszcze, które zostały i wyglądają nieszczególnie. Zostają topole na Mosirze? No zostały te topole i już mamy tutaj jakieś uwagi od dewelopera, który kupił działkę tutaj w sąsiedztwie, już by sobie życzył, żeby, że tak powiem, je usunąć. Niemniej potem po tych wszystkich awanturach my na pewno się na razie nie podejmiemy. Zostawiamy. Mam nadzieję, że nie będzie tylko jakieś nieszczęście w związku z tym. Mosir powitał wiosnę zmianami. Lato powita kolejnymi. Ośrodek się zmienia, ale to mieszkańcy ocenią za moment, czy na lepsze. I pozostańmy na świeżym powietrzu. Gałęzie, stare liście, śmieci oraz piach – to wszystko już znika z naszych ulic i chodników, a w Aleksandrowie trwa pozimowe sprzątanie miasta. To znak, że zakończyła się akcja zima. Wreszcie. Zobaczmy. Do pracy zaangażowanych jest 18 pracowników gospodarczych zieleni miejskiej. Porządki trwają od początku marca. Chodzi przede wszystkim o uprzątnięcie nadmiaru piachu z ulic i chodników. Niektóre drogi już są zrobione na tatę, a niektóre dopiero robimy. To wszystkiego ręcznie nie zrobimy. Pomaga nam Mosir, czyli Artur, z maszynami, no ale to też wszystkiego się nie ogarnie. A pogodę mamy, wiecie jaką mamy. I minus 7 rano też jest. No to jest jak jest poprzymarzany, no to co można zrobić? To dopiero z robotą ruszamy po śniadaniu, no, przy krawężnikach, prawda? No i co mi się nie podoba, to... Jak zrobimy jakąś kubkę, która poleży tydzień czasu, przykładowo jedna, dwie taczki, to potem się z tego robi cały ciągnik. Znaczy się ludzie podwożą. Sami, z ogródku. Pozimowe sprzątanie to znak, że zakończyła się akcja zima. W sezonie zimowym 2022-2023 zakupiliśmy 1500 ton piasku oraz 70 ton soli drogowej. Łącznie wydaliśmy około 159 tysięcy złotych. Dbanie o czystość po zimie to nie tylko obowiązek miasta. Przypominamy, że właściciele i współwłaściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania ich w należytym porządku i czystości. Pozimowe sprzątanie to jedno, a wiosenne porządki to drugie. Już teraz na skwerkach i terenach zielonych pracownicy przycinają krzewy i drzewa oraz sadzą nowe rośliny. Piękne krokusy, które zdobiły pasy zieleni, powoli przekwitają. Ale to nie jedyne kwiaty, jakie cieszą oko mieszkańców. W tym roku gmina zakupiła 2000 bratków oraz 3000 tulipanów, a my, mieszkańcy, wspólnie możemy odkupić trawniki. Prosimy, sprzątajcie po swoich czworonogach. Niech każdy aleksandrowianin dołoży swoją cegiełkę do czystego miasta. Dziękuję bardzo. Jak można załatwić urzędowe sprawy bez wychodzenia z domu? Czy da się zastąpić portfel z dokumentami telefonem? Odpowiedź na oba pytania brzmi tak, a lista możliwych do załatwienia spraw ma się jeszcze wydłużyć dzięki planowanym zmianom w aplikacji mObywatel. A co jeśli sprawę trzeba załatwić osobiście? Wtedy najlepiej udać się do Aleksandrowskiego Urzędu Miejskiego. Dlaczego? Zobaczcie. Nie tylko mieszkańcy gminy Aleksandrów Łódzki, ale też sąsiednich gmin, a nawet ci mieszkający za granicą, załatwiają swoje sprawy w Aleksandrowskim Urzędzie. Co jest tego powodem? Zgodnie z ustawą o dowodach osobistych, ustawodawca ma 30 dni na wydanie dowodu osobistego od dnia złożenia wniosku. Natomiast w naszym urzędzie stosowana jest taka praktyka, że mniej więcej około do 3 tygodni czekamy na taki dowód. 2-3 tygodni ten dowód zazwyczaj u nas się pojawia. Jest więc po prostu szybciej niż w wielu okolicznych urzędach. By złożyć na przykład wniosek o wydanie dowodu osobistego w Aleksandrowie, nie trzeba się też umawiać.
związku z tym, że nasz urząd nie prowadzi zapisów na załatwianie spraw obywatelskich, między innymi na dowody osobiste, w związku z tym mieszkańcy innych sąsiednich gmin oraz miast bardzo często korzystają z takiej możliwości składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w naszej gminie, ponieważ nie trzeba umawiać wcześniej wizyty, jak jest to w innych urzędach. Można sobie przyjść bezpośrednio, złożyć wniosek osobiście. Czas realizacji również jest krótszy niż w niektórych urzędach, dzięki temu właśnie, że nie ma zapisów. Dlatego bardzo dużo obywateli z sąsiednich gmin odwiedza nasz urząd w celu załatwienia spraw związanych z dowodem osobistym. Pojawiają się u nas również osoby z zagranicy, które na przykład przyjeżdżają tutaj do gminy, do swojej rodziny i po prostu przy okazji załatwiają takie sprawy u nas w urzędzie w Aleksandrowie. Być może na wyrobienie dowodu osobistego w Aleksandrowie czekalibyśmy jeszcze krócej, gdyby wszyscy do wizyty w urzędzie byli tak przygotowani, jak tutejsi mieszkańcy. Nasz mieszkaniec, przychodząc złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, jest praktycznie w 100% zawsze przygotowany na tą obsługę, ma wypełniony wniosek, ma zrobione poprawną fotografię do dowodu osobistego, ma ze sobą stary dowód, a nie zawsze mieszkańcy Łodzi czy innych gmin są tak dobrze zdyscyplinowani i przygotowani jak nasi mieszkańcy. O ile by wyrobić dowód osobisty, każdy, kto ukończył 12 rok życia, musi stawić się w urzędzie osobiście, wiele urzędowych spraw możemy załatwić, nie wychodząc z domu. Pomóc może w tym aplikacja mObywatel. Umożliwia przede wszystkim naszym obywatelom pobranie mobilnej wersji e-dowodu, czyli pobieramy sobie taką aplikację, logujemy się za pomocą profilu zaufanego, pobieramy sobie dowód na telefon, nie musimy w związku z tym nosić dowodu plastikowego ze sobą w torebce czy w portfelu, a możemy go mieć po prostu w telefonie. Nie wszystkie instytucje mają obowiązek tego respektowania, więc na chwilę obecną jeszcze nie wszędzie w 100% możemy się posługiwać takim e-dowodem poprzez aplikację, natomiast w tym momencie trwają prace nad wprowadzeniem tego, aby aplikacja była honorowana przez banki i przez wszystkie instytucje obowiązkowo. Trwa nowelizacja tej ustawy, będzie stworzona także nowa aplikacja oraz nowa strona internetowa mObywatel, która umożliwi załatwianie różnego rodzaju spraw, nie tylko związanych ze sprawami obywatelskimi, ale również innymi urzędowymi administracji czynnościami. Przy pomocy aplikacji można też na przykład wylegitymować się podczas kontroli biletów w pociągu, odebrać przesyłkę na poczcie, potwierdzić dane osobowe w hotelu czy swój wiek w sklepie. Możliwości już jest wiele, a ma być jeszcze więcej. Choć i przeciwników takiej aplikacji również nie brakuje. Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Rudzie Bugaj 6 kwietnia obchodziła święto swojego patrona. Na uroczystym apelu zebrali się uczniowie i rada pedagogiczna, by wspólnie uczestniczyć w ważnym wydarzeniu szkoły. Placówka od 14 lat nosi imię Janusza Korczaka. To dzień, kiedy uczniowie spotykają się na uroczystym apelu, by przypomnieć sobie, jak ważną rolę w życiu dzieci odgrywał patron placówki Janusz Korczak. Szkoła od marca 2009 roku nosi imię tego teoretyka i praktyka wychowania, pedagoga i lekarza. Uczniowie podczas święta szkoły nie zapominają o zawarciu najważniejszego przesłania Korczaka. Zawsze mówią o dobru dziecka, szacunku do dziecka i rozwoju zgodnie z jego potrzebami i na miarę jego możliwości. Tegoroczne święto takie dość kameralne. Inaczej może niż dotychczas, kiedy robiliśmy to bardzo takim dużym rozmachem, ale to dlatego, że mamy świadomość, że to jest takie święto przed bardzo ważnymi wydarzeniami, przed jubileuszem, kiedy to będzie duża uroczystość z dużą liczbą gości również zaproszonych i będziemy wtedy się cieszyć podwójnie. Uczniowie jak co roku przygotowują wyjątkowy oraz pełen przesłań występ artystyczny.
Tego dnia został także rozstrzygnięty gminny konkurs pod tytułem Janusz Korczak – lekarz, pedagog, pisarz i czarodziej. Konkurs od kilkunastu lat cieszy się ogromną popularnością. Najbardziej uzdolnieni uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia. Gratulujemy laureatom, a społeczności szkolnej życzymy wszystkiego, co najlepsze. Dbamy o zdrowie to tytuł przewodni i hasło gminnego konkursu dla najmłodszych uczniów, który odbył się w szkole podstawowej w Rąbieniu. Celem głównym jest rozwijanie i popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat zdrowego stylu życia i rozwijanie postawy prozdrowotnej, ale nie tylko, także zdrowy ruch, odżywianie prawidłowe, no i integracja uczniów tutaj z szkół gminnych. Na hali sportowej swoją wiedzą dzieliły się zespoły z czterech szkół z terenu gminy. Ze szkoły podstawowej numer 4, z jedynki, ze szkoły z Rudy Bugaj i z Rąbienia. Zadania były zróżnicowane od rebusów i wykreślanek po układanie jadłospisów i zmagania sportowe. Zadania oceniało jury, ono też przyznawało punkty. A to będzie... Trudny ten rebus? Nie. Zabawy było co niemiara, a przy okazji nauki, która na pewno przyda się w życiu. Ale to nie jedyne spotkanie ze zdrowiem w tym tygodniu. W niedzielę będą mieli je też dorośli. Zapraszamy na Dzień Zdrowia i Urody do Szkoły Podstawowej nr 3. 23 kwietnia od godziny 14 czekać na Państwo będą specjaliści z zakresu żywienia, medycyny estetycznej, rehabilitacji i wielu innych. Będą lekarze, będą dietetycy, będą fizjoterapeuci, kosmetyczki, fryzjerzy. Będzie zdrowa żywność, poczęstunek dla wszystkich, którzy przyjdą, przygotuje zespół szkół specjalnych. Będzie pokaz mody, będzie koncert Marysi Sadowskiej. Ale wszystko to rozpoczniemy warsztatami, na przykład zrobienia kiszonek, robienia kosmetyków naturalnych. Będzie też joga twarzy. Zaprosimy do udziału w warsztatach z jogi, takich podstaw jogi, gdyby ktoś chciał się nauczyć, poznać z tą formą ruchu. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy 23 kwietnia. Warto zapisać w kalendarzu, bo dla wszystkich, niezależnie od wieku i płci, znajdzie się coś interesującego. Politycy na przykład prowadzą raczej rozmowy niż rozmowę i mówią, że trwają rozmowy. To często jest jedna rozmowa. Język polski jest ponoć jednym z najtrudniejszych języków świata. Są jednak tacy, którzy zawiłości naszej ojczystej mowy mają w małym palcu i potrafią o tym mówić w pasjonujący sposób. Jedną z takich osób jest profesor Jerzy Bralczyk, polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, polonista. W miniony czwartek profesor Bralczyk gościł na dyskach Młodzieżowego Domu Kultury. Pani zdjęcia robi. To proszę nie robić, bo to jest ostre światło i ono mnie, ja mam chore oko. Pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego bynajmniej nie zamierza przestać tłumaczyć nam zawiłości językowych. Jest członkiem Rady Języka Polskiego. Nieustannie mówi i wciąż wydaje kolejne książki. Poza zajęciami ze studentami chętnie bierze udział w spotkaniach, debatach i wykładach w całym kraju, które najczęściej gromadzą tłumy słuchaczy. Tak jak i u nas w Młodzieżowy Dom Kultury wypełnił się po brzegi. Zadanie to było poważne. To była poważna sprawa. A pogawędka? Pogawędki wtedy nie było w ogóle jeszcze. Bierzemy udział w projekcie Maraton DOS, który odbywa się w niedzielę 16 kwietnia na rogu ulicy Wileńskiej i Maratońskiej. Jest to projekt, który polega na tym, że szkoły biorą udział w kibicowaniu. Jesteśmy na punkcie numer 1. Zapraszamy serdecznie, będziemy od godziny 8.
Przez Łódź będą przybiegać maratończycy, którym będziemy kibicować. Szykujemy się rzeczywiście z rozmachem. Stroje są wypożyczone, stroje są przygotowane też przez naszych rodziców. Będzie jeszcze więcej. Nasz doping jest w konwencji Łódź Filmowa, więc chcemy zaprezentować postacie z różnych filmów wyprodukowanych, stworzonych w Łodzi. Będziemy przebrani za misie, krasnoludki, mamy postacie z Ziemi Obiecanej i no serdecznie Państwa zapraszamy. Jesteśmy podekscytowani, jest to pierwszy raz, reprezentujemy tutaj gminę, poprosiliśmy też o wsparcie właśnie w postaci paneru czy innych jeszcze rzeczy. No i mam nadzieję, że wypadniemy rewelacyjnie i że zostaniemy zauważeni i że ten doping będzie skuteczny. I przyszedł czas na sport, bowiem do soboty, 15 kwietnia, obowiązują tańsze zapisy na Moro Run, czyli 9. bieg z okazji Święta Wojska Polskiego, który odbędzie się 15 sierpnia. Nie ma co zwlekać, warto dokonać wpłaty i zacząć szlifować formę, bo atmosfera podczas zawodów jest naprawdę wyśmienita. Pamiętajcie również, że tradycyjnie odbędzie się bieg na 5 km oraz również będą mogli wystartować najmłodsi, zatem czas zabrać się do pracy. Do Moro Run, czyli 9. biegu z okazji Święta Wojska Polskiego, zostały 4 miesiące, a do 15 kwietnia obowiązuje niższa opłata startowa za półmaraton. Powoli zbliżamy się do 9. już edycji aleksandrowskiego Moro Run, czyli biegu z okazji Święta Wojska Polskiego. Biegacze wystartują 15 sierpnia, a taką najważniejszą informacją w tej chwili jest to, że tylko do soboty, do 15 kwietnia obowiązuje niższa opłata startowa. W tej chwili to jest kwota 55 zł. Bieg na dystansie półmaratonu oraz 5 km odbędzie się tradycyjnie 15 sierpnia. Jest to największa impreza biegowa organizowana na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Dwa dni wcześniej, czyli w niedzielę 13 sierpnia, na dzieci i młodzież czekają niezwykłe atrakcje. Runmageddon oraz biegi w określonych kategoriach wiekowych. To będzie prawdziwe sportowe święto. A kto nie lubi biegać, ma jeszcze inną alternatywę, bowiem wiosna to doskonały czas na aktywność fizyczną. Już 22 kwietnia w Rąbieniu odbędzie się Dzień Sportu. Czekają na nas zawody karate, a także pierwszy w historii naszej gminy turniej sołectw w piłce nożnej. To będzie doskonała okazja, by propagować zdrowy styl życia. Poznajmy szczegóły. W sobotę 22 kwietnia w Rąbieniu odbędzie się Dzień Sportu. W hali szkoły podstawowej zostanie rozegrany turniej karate. Odbędą się zajęcia samoobrony i brazylijskiego jiu-jitsu oraz pokazy utytułowanych zawodników. Dla dzieci odbędą się warsztaty karate, dla kobiet odbędą się warsztaty samoobrony oraz dla młodzieży i dorosłych warsztaty brazylijskiego jiu-jitsu i to wszystko będzie od godziny 11 do godziny 13. Na boisku do piłki nożnej odbędzie się pierwszy w historii Puchar Sołectw gminy Aleksandrów Łódzki. To będą z pewnością niezapomniane emocje. Każde sołectwo zgłasza swoją drużynę do rozgrywek. Sołectwa mogą się łączyć, mogą też grać zawodnicy obcy z Aleksandrowa. I myślę, że może to być fajna zabawa, integracja terenów wiejskich w Aleksandrowie. Oczywiście gramy o puchar burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego. Warto zaznaczyć, że podczas imprezy organizowanej na terenie szkoły podstawowej w Rąbieniu będzie również możliwość zapoznania się z projektami aleksandrowskiego budżetu obywatelskiego. Jest jeszcze taka mała niespodzianka. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Grabarczyk ufundowała też puchar dla najlepszych kibiców danej drużyny, najbarwniejszych, najliczniejszych, najgłośniej dopingujących. Także zapraszam 22 kwietnia. Turniej zaczyna się od godziny 11. To także okazja do integracji i dobrej zabawy poprzez sport. Informacji sporo, mówiłam, że będzie dużo. Już teraz Państwa zapraszam na rozmowę tygodnia, którą poprowadzi Michał Kiński, a skoro Michał Kiński, to rozmowa sportowa. Pozostaniemy w sportowym klimacie. Gościem będzie Tomasz Paradowski, prezes klubu Horse Profi. Zapraszam serdecznie, pozostańcie z nami do końca i do zobaczenia za tydzień.
To rozmowa tygodnia w telewizji Aleksandrów. Michał Kiński, witam i zapraszam. A moim gościem jest Tomasz Paradowski, prezes klubu jeździeckiego Horse Profi. Dzień dobry, witam serdecznie. Klubu, który znajduje się na terenie gminy. Od ilu lat już jesteście w gminie Aleksandrów? W gminie Aleksandrów jesteśmy od roku. Jako klub zarejestrowany, siedzibę przenieśliśmy rok temu i już jesteśmy Aleksandrowianami, co nas bardzo cieszy. A w ogóle klub istnieje już 9, w przyszłym roku będziemy obchodzili 10-lecie. Kto może zapisać się do klubu jeździeckiego i czy to może być naprawdę wspaniała przygoda? Tak, no to dowodzi chociażby nasza historia, tak. No jeździectwo jest pasją. Jeździectwo to jest sport, który wciąga w 100%, więc jeżeli tylko ktoś rzeczywiście poczuje tą pasję na tyle, że będzie chciał już uprawiać ten sport wyczynowo, posiada konia, ma możliwości jeżdżenia, zapraszamy serdecznie, jesteśmy klubem otwartym, który nie skupia się tylko i wyłącznie na jakiejś konkretnej stajni, natomiast zaprasza rzeczywiście wszystkich jeźdźców, którzy chcą startować, którzy mają taką możliwość, którzy mają swojego konia i chcą startować w zawodach. Warto również zaznaczyć, gdzie dokładnie znajduje się wasz klub jeździecki. To jest przy stajni Adrianna, tak? Siedzimy tak. Skorzystamy z gościnności stajni Adrianna, która mieści się w Starym Adamowie i tam oficjalnie zarejestrowana jest nasza siedziba. Tam organizujemy zawody Horse Profi Challenge, które rozwijamy z roku na rok we współpracy z Aleksandrowem Łódzkim. No, również organizowane są zawody, tak jak pan podkreślił, dość często. W tym roku ile będzie edycji i jakie to są zawody, konkursy? No w tym roku już rzeczywiście planujemy bardzo dużo. No, planujemy 12 edycji, także tak naprawdę za 2 tygodnie, już pod koniec kwietnia, są pierwsze zawody w ujeżdżeniu, zawody regionalne i towarzyskie. Zawodów ujeżdżeniowych planujemy 7 edycji w tym roku i pomiędzy nimi jeszcze będą się trafiały zawody w skokach przez przeszkody, będzie 5, czyli łącznie 12 edycji. Cały cykl z Horse Profi Challenge sezon 2023 rozpocznie się w ostatni weekend kwietnia i skończy się w połowie października. Praktycznie co 2, co 3 tygodnie będą jakieś zawody. To może wyjaśnijmy naszym widzom, co oznacza ujeżdżenie, bo to jest dość takie ciężkie słowo, które trzeba przede wszystkim wyjaśnić. Wyjaśnić, poznać, zrozumieć. No dyscyplina taka już rzeczywiście dla koneserów jeździectwa. To bardzo często podkreślam. Dyscyplina, która wymaga bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo pracy, bardzo dużo uwagi, zarówno od jeźdźca, jak i od konia. Myślę, że wszystkie osoby, które interesują się sportem, kojarzą jazdę figurową na lodzie. Więc podobieństwo pomiędzy jazdą figurową a ujeżdżeniem polega na tym, że są programy obowiązkowe, tak? Czyli ujeżdżając konia, jeżdżąc na nim, ćwiczymy różnego rodzaju figury, wolty, przejścia, skłusa do galopa, różnego rodzaju tempa. To wszystko ma wyglądać pięknie, ładnie, dynamicznie, tak? I są określone programy, które zawodnik, wjeżdżając na czworobok ujeżdżeniowy, ma wykonać w odpowiedniej kolejności, w odpowiednim tempie, w odpowiednim rytmie. No i są sędziowie, którzy to oceniają, tak? Więc przy konkursach tych już najwyższych, tych sędziów jest powiedzmy 3 i ocena oczywiście średnia daje wynik danego konkursu. Piękna dyscyplina, rzeczywiście, tam już zawodnicy, konie prezentują się bardzo ładnie, także zapraszam, naprawdę to robi wrażenie, szczególnie te konkursy właśnie już wyższych klas, gdzie te figury jeździeckie już są wyrafinowane, wyćwiczone rzeczywiście do granic. Skoki przez przeszkody, to jak sama nazwa mówi, już chyba każdy wie, o co w tym chodzi. Tak, natomiast na są też określone przepisy, które trzeba egzekwować. Tak, skoki przez przeszkody to już jest dynamika, to już rzeczywiście dużo się dzieje, tam już wymaga to mnóstwo odwagi, bo rzeczywiście pojechanie koniem na przeszkody wysokości 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m czy wyższą, to już wymaga rzeczywiście od jeźdźca i od konia dużo odwagi. Natomiast specyfika też samej dyscypliny polega na tym, że są różnego rodzaju konkursy, różnego rodzaju zasady na różnego rodzaju zasadach rozgrywane te konkursy. Najbardziej znanym jest konkurs zwykły z rozgrywką, czyli pierwszy przejazd należy przejechać szybko i bezbłędnie i później ci najlepsi, którzy przejadą to bezbłędnie, jadą w rozgrywce, której już liczy się czas. U nas takie konkursy Grand Prix jeszcze może nie będą rozgrywane, natomiast konkursy na zasadach zwykłych na pewno są konkursy dokładności, są konkursy szybkości, więc to też zależy, jaki konkurs, jaka klasa może się to różnić.
Co jest charakterystyczne i bardzo fajne w jeździectwie, co ja zawsze też podkreślam w różnego rodzaju wywiadach, że jest to sport integrujący zawodników na różnych ikonie, na różnym poziomie, czyli w jednym konkursie potrafią wystąpić mistrzowie, dosłownie mistrzowie Polski. Byliśmy na zawodach, w których jechaliśmy z najlepszymi jeźdźcami w Polsce, startującymi w Pucharach Świata, w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy i my w tych samych konkursach na swoich koniach startowaliśmy. Oczywiście to jest kwestia pary, tak? Bo ci najlepsi jeźdźcy mają różne konie też, które zajeżdżają w niższych konkursach, więc ale no to jest fajne, że juniorzy potrafią jechać w jednym konkursie, rywalizować właśnie z mistrzami, z bardzo doświadczonymi jeźdźcami. Jakie są jeszcze konkurencje w tym sporcie? No, chociażby w naszym klubie, tak, w którym mamy ponad 30 zawodników, były lata, że było ich ponad 50. Mamy, oprócz skoków, ujeżdżenia, mamy również reprezentantkę Wolty Żerce, która zresztą w Gajewnikach za tydzień będzie startowała w zawodach. No, bardzo taką młodą, perspektywiczną, fajną zawodniczkę, z którą wiążemy dużo, dużo nadziei. A co to jest za konkurencja? Wolty Żerka, koń na ląży, jest lążowany przez trenera, natomiast wykonywane są różne figury gimnastyczne. Też PES, no, Państwo kojarzycie, czyli zawodnik wskakuje jakby na konia i wykonuje różne figury gimnastyczne. Polecam, można znaleźć różnego rodzaju materiały, też efektownie to bardzo wygląda. Oprócz tego jeszcze mieliśmy reprezentantów w sportowych rajdach konnych. No i do tej pory są zawodnicy, którzy są w stanie tam wystartować. No to już jest ewidentnie rajd na dużych odległościach. Konie wyćwiczone do, no, takie najdłuższe rajdy na świecie to rozbywają się na dystansach 120, 180, nawet 160 kilometrów. No, więc jest to dyscyplina, już taki typowy maraton. Bądź no, też popularną dyscypliną jest powożenie i również mieliśmy reprezentantów w naszym klubie, którzy tą dyscyplinę uprawiali. A co trzeba zrobić, żeby koń przeskoczył przez przeszkodę? Dużo trenować. Dużo trenować i sama nauka skoków, ja też to często podkreślam, że polega głównie na przełamywaniu własnego lęku, czyli jeżeli człowiek mimo tego, bo naturalnym jest, że no, najeżdżając na przeszkodę, która wygląda strasznie dla konia, my również się stresujemy, więc jeżeli potrafimy z tym sobie poradzić, potrafimy mimo tego swojego lęku dojechać, zrobić to spokojnie, zrobić to elastycznie, to ten koń, no, przeskoczy tą przeszkodę. Oczywiście zdarzają się przypadki, że jednak nie. Natomiast no, na tym polega ta dyscyplina. No, no, w każdym sporcie są różnego rodzaju zdarzenia, tak, i skoczkowie się przewracają, i piłkarze również, więc no, natomiast no, jest głównie, pewne głównie ryzyko. Jest to, tak, jest pewne ryzyko, natomiast no, głównie jest to odwaga, oczywiście poparta doświadczeniem i techniką, no, którą się z czasem wyrabia. To są tysiące skoków na treningach, setki przejechanych konkursów. Mamy zawodników, którzy już mają na swoim koncie ponad 200, 300 czy nawet 500 startów i no to wszystko przekłada się na doświadczenie, które później daje właśnie możliwość skakania na coraz wyższych przeszkodach. Czyli, drodzy Państwo, trening czyni mistrza. Warto również zapytać, ile koni macie w klubie? W klubie mamy obecnie, co do koni, no to różnie to bywa, bo to jest rzecz bardzo płynna. Zawodnicy z reguły mają jednego konia u nas w klubie, ale są i tacy, którzy mają po dwa, czy nawet trzy i na nich startują, więc liczba tych koni może się zmieniać. Natomiast zawodników w tym momencie mamy ponad 30. Natomiast już chyba wspominałem, że były lata, w których mieliśmy prawie 50, czy ponad nawet 50 reprezentantów. No i z dumą wtedy twierdziłem, że jesteśmy najliczniej reprezentowanym klubem jeździeckim w Polsce, bo tak rzeczywiście chyba było, no bo na ile mogliśmy to zweryfikować, to weryfikowaliśmy i żaden z klubów jeździeckich w kraju nie miał tylu zawodników i myślę, że nadal tak jest, chociaż no 100% pewności w tym momencie nie mam. No dobrze, to w takim razie no, muszę zapytać, czy konie zapamiętują ludzi? Jak to wygląda i czy przyzwyczajają się do zawodnika? Konie generalnie mają bardzo dobrą pamięć. No do tego stopnia, że koniem, no doświadczamy tego bardzo często jadąc na przykład w teren, bo sam trening to oczywiście nie jest tylko ujeżdżenie, nie są skoki. No koniowi też potrzebne są jakieś momenty takiego wytchnienia i bardzo, bardzo dobrą taką formą jest właśnie wyjechanie w teren, do lasu, gdzieś z tym. No i widzimy bardzo często sytuacje, w których no nie wiem, drzewo ścięte, czy
coś się zmieniło w krajobrazie, czego my tak naprawdę bardzo często nie zauważamy, natomiast na koniu robi to wrażenie. On już wie, że to już coś innego, tak? Poza tym koń ma niesamowitą orientację w terenie. Też zmieniając kierunek wiemy, kiedy jedziemy od stajni, a kiedy wracamy w kierunku stajni, ponieważ konie z reguły w kierunku stajni jadą szybciej niż od stajni, więc to są no, takie rzeczy, które u koni są charakterystyczne i które dla jeźdźca są fascynujące. To skąd w takim razie wzięła się pasja? W moim przypadku to rzeczywiście bardzo duże zaskoczenie. Ja ze sportem jestem związany od dzieciństwa, uprawiałem bardzo wiele dyscyplin, rozpoczynając oczywiście od piłki nożnej, jak chyba każdy młody człowiek, poprzez hokej jeszcze w Zgierzu, jak było lodowisko, gdzieś tam grałem w tenisa, jeździłem na nartach. No i mając już praktycznie 30 kilka lat, chyba z nudów, chyba gdzieś właśnie mi czegoś brakowało. Wracając kiedyś z pracy, bo jeszcze pracowałem w Warszawie, pamiętam, w dużej korporacji, no skręciłem do jednej ze stajni po drodze w Łodzi i tak się zaczęło. No wciągnąłem do tego córkę i od ponad 15 już, musiałbym dokładnie policzyć, nawet nie liczę, ale grubo ponad 15 lat jeżdżę i jak człowiek wszedł, poczuł, skoczył tą pierwszą przeszkodę, później się okazało, że się pojawił jakiś koń, w którym się człowiek zakochał i go kupił, tak, i ten koń dał możliwość startowania, no to już się później chce drugiego konia, trzeciego i tak się ta pasja rozwija od lat i rzeczywiście no, doszło do tego, że już nie pracuję w Warszawie w tej korporacji, już praktycznie zmieniłem całe życie, już no, jestem prezesem klubu, już no jeżdżę i ta pasja się rozwija praktycznie z każdym rokiem. Jestem organizatorem zawodów. No to i to w takim już pochłonęło razie, cały czas praktycznie. Co najbardziej podoba się w koniach? Na pewno bardzo fascynujący właśnie sposób, jak gdyby psychika tych zwierząt. No jest bardzo fascynująca. To trzeba poznać. Tego się nie da. To często trudno opisać. No, do konia trzeba podejść jak do konia. To też trzeba zrozumieć, co bardzo często podkreślam, bo no, mamy taką tendencję do uczłowieczania zwierząt, co nie jest dla nich dobre. Natomiast na pewno ich charakter, ich sposób reagowania na pewne rzeczy, ich chęć do pracy, do poznawania nowych rzeczy, ich ciekawość, no są bardzo, bardzo takie wciągające, fascynujące i to samo obserwowanie, życie z nimi, spędzanie z nimi czasu praktycznie codziennie, no uczy bardzo dużo, także to nie tylko my uczymy te konie czegoś na zasadzie figur ujeżdżeniowych, tak, czy skoków, ale również te konie nam dużo, ja widzę po sobie, że ja sam się zmieniłem. Człowiek stał się spokojniejszy? Tak, no myślę, że w pewnym względzie tak można powiedzieć. Na pewno stał się dużo odważniejszy. O tak. Czyli ta umiejętność radzenia sobie z lękami w życiu no bardzo, bardzo pomaga w tym sporcie. I tego się musiałem nauczyć. Tak? Tego się nauczyłem na pewno przez te lata. I bardzo często jestem w takiej sytuacji, że sobie mówię, no co z tego, że się czegoś boję. Tak? Mimo tego, że się boję, to wiem, że muszę to zrobić. Czy to robię. W takim razie Horse Profi Challenge to są edycje zawodów, które odbywają się na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Warto zaprosić mieszkańców na takie zawody i ewentualnie ktoś mógłby rozpocząć chyba swobodnie swoją przygodę, czy musi posiadać na początek konia? No żeby zacząć oczywiście nie, no są możliwości. Chociażby w naszej stajni mamy wspaniałego kucana, którego wsadzamy dzieci 2, 3, 4, 5-letnie i one się w nim zakochują, więc no tak najczęściej się zaczyna ta pasja, tak? Oczywiście nie trzeba od razu, to nie są narty, to nie jest rower, że jedziemy do supermarketu i kupujemy sobie konia, więc to jest sport niesamowicie odpowiedzialny, więc raczej odradzałbym rozpoczynanie tej pasji, która najczęściej jest u dzieci, gdzieś tam rodzi się u dzieci od tego, że kupujemy konia, tak? Nie, dajmy temu dziecku sezon, dwa, trzy, bo to bardzo często jest tak, że jest fascynacja koniem, potem przychodzi zima, w której jest zimno, mokro i ten koń wymaga od nas mimo wszystko codziennej czy bardzo częstej uwagi i ta pasja mija, a koń już jest, tak? Więc nie. Dajmy temu dziecku
rok, dwa na właśnie jakieś zaznajamianie się z, nie z samą jazdą, nie z samym jeździectwem, ale właśnie z obyciem się z koniem, tak? Później niech gdzieś pojeździ, niech ma możliwość. I rzeczywiście zacznijmy od poszukania konia, który da już nam jakieś możliwości, bo no mimo wszystko tak, zachęcam. Jeżeli to już jest rzeczywiście ten etap, gdzie chcemy wdrażać czy dziecko, czy kogokolwiek do jeździectwa, trudno jest to zrobić. To jeździectwo się zmieniło w ciągu kilku lat i raczej idzie właśnie w tym kierunku, że już jeżeli ktoś jest nastawiony na sport taki wyczynowy, jeździecki, no to ja zachęcam mimo wszystko do poszukania i kupienia konia i rozwijania się razem z nim. W takim razie, drodzy Państwo, ta pasja widać jest niezwykle wspaniała, natomiast no, warto jeszcze na koniec zapytać o dzieci i młodzież z terenu gminy Aleksandrów Łódzki, które pochodzą również z naszych szkół. One należą do tego klubu i się rozwijają. Tak, i to był jeden z ważnych powodów tego, że my przenieśliśmy swoją siedzibę z Łodzi do Aleksandrowa, bo okazało się, że w naszym klubie to jest no, sport, w którym który jest, środowisko jest bardzo tak skondensowane, więc no, to, tego może nie widać, ale tak naprawdę w szeregach naszego klubu jest kilkanaście osób, kilkanaście dziewczyn, które no, uczą się w szkołach w Aleksandrowie, w Rąbieniu, i one jeżdżą, codziennie są w tej stajni, w różnych stajniach, to już nawet nie chodzi o stajnie w Starym Adamowie, tak? Bo tak jak mówiłem, zrzeszamy zawodników z różnych stajni i są, startują, więc no na pewno jest to dyscyplina, która jest bardzo przyszłościowa tutaj w tej gminie i myślę, że no Aleksandrów będzie miał również wiele powodów do radości ze startu właśnie zawodników aleksandrowian w tej dyscyplinie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Paradowski, prezes klubu jeździeckiego Horse Profi. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję i do miłego zobaczenia.